Cześć, witam Was na moim kanale, kanale AquaPixel. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak aklimatyzować świeżo zakupione ryby. Właśnie dzisiaj odebrałem przesyłkę prosto z hodowli, przywiezioną do mnie od moich znajomych. Przesyłka generalnie przyjeżdża do mnie, chłopaki przywożą mi w takich oto kartonowych case'ach, w których dopiero są ułożone woreczki z rybami. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Woreczek, no teraz już powietrza jest mniej. Powiem Wam zaraz dlaczego. Ja osobiście teraz zakupiłem troszeczkę, ostatnio pozbyłem się obsady, pozbyłem się neonu finesa. Tak naprawdę ładna, bardzo ładna ryba, ale już jakby opatrzyła mi się, jest w każdym niemalże akwarium. Zachciałem mieć coś innego, coś może ciekawszego, coś czego jeszcze nigdy nie miałem. Więc zakupiłem sobie 10 brzanek Denisona. Zakupiłem 10 brzanek Titeya, dwie pary apistogramów Agasize'a, bodajże Red Fire, i do tego 6 kirysów Sterbi. O, to jest odmiana Sterbi. I teraz jak ja aklimatyzuję świeżo zakupione ryby. Już tak jak widzicie, właśnie worki są włożone do mojego akwarium. Dlaczego? One są włożone już tak na dobrą sprawę od ponad 4 godzin. Chodzi o wyrównanie temperatury wody w tym woreczku z rybą, żeby też jakby wyrównała się temperatura tej ryby. A do tego wszystkiego używam jeszcze strzykawki z igłą. To jest akurat 20. I o co chodzi? Nabieram do strzykawki wody, zaraz Wam pokażę, jak to się odbywa. Nabieram sobie wody, nakuwam worek, i wpuszczam 20 ml wody z akwarium do tej wody, która była w woreczku. Dlaczego tak robię? Chodzi o nie dość, że wyrównanie temperatur, ale też o wyrównanie jakby parametrów. Wiadomo, to są ryby pochodzące z hodowli, które też mają odpowiednie parametry w akwarium, zaraz przed odłowieniem. I ta woda w woreczku jest właśnie z tamtego akwarium hodowlanego. Chodzi tutaj, mówię, przede wszystkim o wyrównanie parametrów wody, żeby ryba nie miała szoku. I właśnie tak robię z każdym woreczkiem. Ja już zrobiłem 5 takich zabiegów, w zasadzie mniej więcej co pół godziny, co 20 minut, co pół godziny dolewałem po te 20 ml wody, więc już jest sporo się już zmieszało. Co dalej będzie? Dlaczego w ogóle światło mam zgaszone w akwarium? Chodzi o to, że stali mieszkańcy mojego zbiornika, żeby jeszcze byli lekko przyśnięci, żeby jeszcze nie było takiego dużego zainteresowania, co się tutaj dzieje w tych woreczkach, że są jakieś woreczki. W ten sposób, jak będę wpuszczał ryby do akwarium, też pozostawię nadal światło zgaszone. Chodzi o to, żeby te nowe ryby mogły gdzieś się tam rozpłynąć, pochować, znaleźć sobie kryjówki przez najbliższe 20-30 minut, że jak się zapali później światło, żeby już było jakieś obycie z tym akwarium, żeby nie było takiego szoku na ryb. Co jeszcze? Ważną kwestią. Kupując rybę, czy to ze sklepu zoologicznego, czy z hodowli, tak jak przed momentem wspomniałem, jest tam woda z innego akwarium, tak? Niby te parametry zrównałem, ale tylko po to, żeby ta ryba nie miała szoku. Ale nie będę wlewał absolutnie tej wody do mojego akwarium, bo nigdy nic nie wiadomo, czy jakieś tam choroby, czy czegokolwiek, jakieś bakterii nie przeniesiemy w wodzie. Więc za moment wezmę miskę, nad miską siatka, najzwyklejsza siatka do odłowienia ryb, i tą wodę po prostu przeleję do tej siatki, odłowię ryby i wpuszczę dopiero do zbiornika. Może już tego zabiegu Wam nie będę pokazywać, bo to będzie bardzo szybki zabieg. Pokażę Wam, za jakieś pół godziny wrócę do nagrania i jak już faktycznie te ryby się zaklimatyzują w zbiorniku, to włączę światło i nagram film, żeby Wam pokazać, co to jest. Także do zobaczenia za moment. Witam Was ponownie po 24-godzinnej przerwie na kanale AquaPixel.
skończyliśmy na tym, że wpuszczam ryby do akwarium przy zgaszonym świetle, żeby się zaklimatyzowały. I słuchajcie, tutaj ku mojemu zdziwieniu po pół godziny zapaliłem światło, żeby takie delikatne światło, żeby zobaczyć, co się dzieje. Niestety nie było do końca dobrze. Nie wiem, czym to było spowodowane, dlatego że ryby do każdego z worków dostały jakąś tam dawkę tej mojej wody akwariowej. No ale co pół godziny, powiedzmy, zaświeciłem to światło i co zobaczyłem, że ryby, większość tak naprawdę jest przy powierzchni wody, próbuje złapać jakiekolwiek powietrze. Część ryb, powiem wam, że położyła się na dnie i wręcz leżała, aż chciałem jednego agasajza odławiać, chciałem dwa kirysy sterbi, już też mówię, kurde, no nie dają rady, już leżą, po prostu muszę odłowić. Co zrobiłem? No, zakręciłem przede wszystkim butlę z gazem, tak, z CO2 i użyłem czegoś, czego dawno nie używałem, czyli zaczepiło się, czyli po prostu najprostszy w świecie napowietrzacz z kostką i wrzuciłem to do akwarium. Napowietrzałem, powiem wam, że prawie 12 godzin. Prawie 12 godzin. No i co? Dzisiaj rano wstałem, patrzę i jest wszystko naprawdę w porządku. Ryby mi się odliczyły. Także pełen sukces. Zaraz wam pokażę to na zbliżeniu, jak faktycznie wygląda, bo wygląda bajecznie. I raz, że te kirysy i te brzanki Denisona. Nie widzę brzanek Titeya. Słuchajcie, one tak maluteńkie są. One mają po centymetr do półtora maksymalnie. Są mniejsze niż moje rozbory galaxii. Tak młodziuteńkie rybki dostałem. I one są czerwone. Bardzo się mieszają w tej toni, tej zieleni ogólnie. Mieszają mi się z krewetkami Red Sherry, których też to jest bardzo dużo. Dlatego jest ciężko zaobserwować. Ale zaraz na zbliżeniach wam postaram się pokazać. Tutaj mamy agasajza, pistogramy agasajz, bodajże to jest Red Fire. Tutaj mamy 3 sztuki, widzimy na ujęciu. W drugim końcu akwarium jest na pewno jeszcze jedna. To na pewno kupiłem 4, dwie pary i wszystkie mi się fajnie odliczyły. Mam nadzieję, że zaraz w kadr tutaj wpłynie kirysek sterbi. Kiryski, słuchajcie, tak jak na początku mówię, no dramat, no to jest bardzo żywa, fajna ryba, która naprawdę zapierdziela w tym akwarium. No wyglądało to strasznie, ale dzisiaj już widzę, doliczyłem się spokojnie, 6 sztuk kupiłem, doliczyłem się, no to jest tak żywa ryba, że kurczę, ciężko to policzyć, ale doliczyłem się na pewno 5 sztuk. Przypuszczam, że jest 6, bo nie znalazłem ani żadnej pływającej do góry brzuchem przy powierzchni wody, nie znalazłem żadnej na dnie leżącej, nie znalazłem żadnej wokół akwarium, więc myślę, że jest ok. Zmienimy troszeczkę ujęcie i pokażę wam brzanki Denisona. Tam widzę, że te kirysy się kręcą, więc będzie można zobaczyć. Tutaj mamy właśnie brzanki Denisona. Naprawdę świetna ryba. U mnie w tym momencie one mają tam około 6-7 cm. Na pewno będą większe. Właśnie, chyba nie lubią za bardzo kamery. O, i tam fajnie widać u mnie kiryski. Są tam 3 sztuki. 3 sztuki sobie siedzą. I fajnie już zaczęły parami pływać. Tak samo agasajzy. Już powoli zaczęły chyba, nie wiem, czy chodzi o to, że się zaczęły parować. Faktycznie zaczęły mi gdzieś tam w jednym miejscu przebywać jakby parami. Postaram się wam jeszcze pokazać brzankę Titeya. Titeya, jak zwał, tak zwał. I mamy kiryski. Jak dla mnie naprawdę najładniejsze kiryski, jakie są tak ogólnodostępne, że faktycznie można kupić. Jakby ktoś się pytał, są to kiryski sterbi. Powiedzmy, że mamy tutaj dwie brzanki z lewej strony właśnie tego Titeya. Jest naprawdę bardzo ciężko uchwycić tą rybkę. Jest tak maluteńka i siedzi raczej gdzieś tam, preferuje
siedzenie w gęstych zaroślach. Teraz w centralnym miejscu właśnie mamy. Tutaj dokładnie. Jest tego 10 sztuk i naprawdę jest cholernie ciężko to zobaczyć. Ja dzisiaj patrząc 2 godziny w akwarium pierwszy raz widzę, żeby 3 sztuki były obok siebie. Mam nadzieję, że one szybko podrosną i będą bardziej aktywne w akwarium. A, i nie wiem, czy wspominałem, ale też ostatnio, już od jakichś 3 tygodni mam u siebie glonojady. Tak jak na początku absolutnie byłem przeciwny, żeby wpuszczać te glonojady, tak się stało, że u mojego kolegi już były ze 3 mioty tych glonojadów i nie mamy co z nimi robić, tak na dobrą sprawę. Gdzieś tam też powystawiane są na Oliksie do sprzedania za naprawdę groszową kwestię. No i postanowiłem, że przygarnę 10 sztuk. I faktycznie przygarnąłem 10 sztuk. Są to takie maluteńkie glonojady w granicach tam 2 do 3 cm. Także naprawdę zasuwają. Zasuwają u mnie w akwarium. Bo jak wiadomo, młoda sztuka jeszcze aktywna. Przy starszej już jest bardziej leniwy, glonojadek jest starszy. Dobra, to co, szybkie podsumowanie zrobimy. Jak kupuję ryby, to kupuję tylko i wyłącznie z hodowli, nie kupuję ze sklepów zoologicznych. To już chyba też w którymś filmie mówiłem. Nie wiadomo, co jest w tych akwariach w sklepie zoologicznym. Najpewniejsza ryba prosto z hodowli. Mam taką możliwość, mam przyjaciół w hodowli. Dostaję to elegancko zapakowanego, już teraz tego boksa nie mam. Ale pokazywałem Wam na samym początku taki styropianowy boks to był, w tym woreczki z wodą i z rybami, z powietrzem. Taki woreczek wyciągam, wkładam go do akwarium, nie odpakowując jeszcze, wkładam go do akwarium po to, żeby wyrównać tą różnicę temperatur, która jest pomiędzy wodą w woreczku a wodą w akwarium, tak? Chwilę później używam strzykawki z igłą i napełniam w moim przypadku 20 ml wody z akwarium do strzykawki i wstrzykuję do woreczka, do każdego z woreczków. I taką akcję robię co pół godziny ze 4-5 razy. Chodzi o to, żeby też wyrównać parametry wody, żeby ryba nie miała szoku. Co dalej? I wszystko się dzieje przy zgaszonym świetle, że po to, żeby stali mieszkańcy akwarium nie mieli zbyt dużego zainteresowania, że jakieś woreczki pływają przy powierzchni, żeby nie zaczepiały, żeby nie było jakiegoś tam niepotrzebnego napięcia, stresu. Jak już faktycznie ta woda się ogrzeje i tak dalej, ryby są w miarę gotowe, biorę miskę, biorę siatkę i te ryby odławiam, jakby przelewam tą wodę z woreczków przez sitko, ryby zostają w sitku, w siatce. I dopiero do akwarium, też przy zgaszonym świetle. Dlaczego tak robię, że nie wlewam z tą wodą? Mimo, że mam pewną sytuację, bo wiem skąd ryby pochodzą, wiem skąd woda pochodzi, mimo wszystko zawsze w coś tej wodzie może niepożądanego być. Dlaczego przy zgaszonym świetle wpuszczam ryby? Chodzi o to, że są stali mieszkańcy, ryby mają raz ten nowy szok, dwa, stali mieszkańcy mają duże zainteresowanie nowymi rybami, więc zaczynają się gdzieś gonitwy, przepychanki i tak dalej. Ryby się stresują jedne, drugie i warto tym rybom dać taki trochę spokój, taki komfort, żeby one spokojnie sobie znalazły swoje miejsce w akwarium, gdzieś w zaroślach pochowały się i przygarnęły jakby kawałek swojego terytorium. I o to chodzi. Tak jak ja miałem problem, jeszcze nie wiem z czego to wynika, pewnie z parametrów wody, za moment będę badał parametry wody. Ryby, mówię, były bardzo mocno śnięte, miałem problem faktycznie, żeby te dwa kirysy, no naprawdę chciałem już odławiać. Tak samo agasajzy z 3, z 4 po prostu przy powierzchni już ledwo dawały radę. Dramat, więc co robimy? Zakręcamy butlę CO2 i wrzucamy pełne napowietrzanie, tak? Woda musi być napowietrzona, utleniona. Niech te ryby czują komfort. I zobaczcie, u mnie po około 12 godzinach napowietrzania sami widzicie, jak ryby się dzisiaj zachowują, że jest naprawdę komfortowo. I już. Mam nadzieję, że strat żadnych nie będzie. Na tym kończymy dzisiejszy filmik. Pamiętajcie, żeby zostawić oczywiście łapkę w górę.
Też tam kliknijcie taki czerwony, fajny, magiczny przycisk subskrybuj. Obok macie dzwoneczek. Jak klikniecie dzwoneczek, zawsze będziecie na bieżąco informowani o tym, jak coś nowego pojawi się na moim kanale. Dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Macie pytania, uwagi, zostawcie w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnym filmie. AquaPixel pozdrawia. Cześć!